Jak pracuję z ludźmi, to spotykam ich na swojej drodze i każdy z nich ma swój jakiś określony potencjał. A wiecie, co to jest? Z czym wam się kojarzy? Z wahadełkiem. Jak spotykam ludzi, to każdy z nich widzi w jakiś określony sposób swój potencjał. I jakbyśmy go porównali do wahadełka, to ludzie, osoby najczęściej widzą ten swój potencjał w jakimś pewnym obszarze. On się po prostu porusza. I w tym obszarze, w tej przestrzeni, to jest dokładnie ich strefa komfortu. Tam się czują bezpiecznie. Lubicie być w strefie komfortu? A kto nie lubi wychodzić ze strefy komfortu? Nie lubicie wychodzić, dobra. A kto lubi wychodzić ze strefy komfortu? Bo ja lubię wychodzić ze strefy komfortu. Wychodzę praktycznie co drugi dzień ze strefy komfortu. Ja widzę ludzki potencjał trochę inaczej. Dla mnie osoby, których spotykam, mają taką przestrzeń. Dla mnie każdy człowiek ma to wahadełko dużo większe. Ta przestrzeń tego wahadełka jest dużo szersza. Ale to ja widzę. A niestety często jest tak, że my sami siebie widzimy na pewnym poziomie przestrzeni. To, co ja dzisiaj będę chciała zrobić, to będę chciała zawachnąć tym waszym wahadełkiem tak, żeby się dosłownie obróciło. Czyli to, co będę chciała dzisiaj zrobić, to trochę was wytrąci z tej strefy komfortu. Trochę tak, żeby każdy popracował trochę głębiej u siebie. Chociażby tylko po to, że jak wyjdziecie dziś stąd, to wasze wahadełko choć troszeczkę się przesunie. Wiecie, dlaczego ważne jest wychodzenie ze strefy komfortu? Zobaczcie, najczęściej jest tak. To, czego się obawiamy, to, co jest dla nas najtrudniejsze, to, co jest dla nas najbardziej niekomfortowe, to jest właśnie to, czego powinniśmy się nauczyć. Bo to nas najbardziej, najsilniej, najmocniej pchnie do przodu. Zobaczcie, jeżeli ja podejmuję decyzję, jak już ją podjęłam, że wychodzę z tego, co jest teraz, że chcę inaczej, że poszerzam swoją strefę komfortu, że ktoś z was wychodzi tutaj teraz i poprowadzi kawałek warsztatu ze mną. To jest stresujące, nie? To może być niekomfortowe. Jak podchodzę z mikrofonem, to niektórzy się spinają, bo to też jest wyjście ze strefy komfortu. Tylko że jeżeli my tego nie robimy, jeżeli nie wychodzimy z tej strefy komfortu, to cały czas jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. A jeżeli jesteśmy w tym samym miejscu, to co się dzieje? Nie rozwijamy się. Czyli tak naprawdę w długiej perspektywie my się cofamy. Bo jeżeli środowisko, otoczenie, życie, wszystko idzie do przodu, a my cały czas robimy dokładnie to samo, dokładnie w taki sam sposób, jesteśmy tacy, wiecie, okopani u siebie, nie? Bezpieczni, nie musimy wychodzić, bo jest fajnie, to nagle się okazuje, że to, że jesteśmy okopani, bezpieczni tutaj, to my nie jesteśmy już bezpieczni dzisiaj. Byliśmy bezpieczni wczoraj i przedwczoraj. Dzisiaj jesteśmy w tyle. Dzisiaj wszystko dokładnie nas wyprzedziło. To jest tak jak z telefonem komórkowym. Wiele osób w różnym wieku cały czas na przykład używa telefonów z guzikami. No bo przecież tak ciężko się przestawić na smartfona. Ciężko, nie? A co się stanie, jak już nie będzie guzików? Tragedia. Mój 72-letni tato mi powiedział wczoraj, że mam mu kupić taki telefon, żeby on mógł palcem przesuwać. Ja mówię, dobra, jak ty tym palcem chcesz w to trafić? Ale za chwilę nie będę miała dla niego telefonu. I nawet on w wieku 72 lat musi wyjść ze swojej strefy komfortu.
bo za chwilę nie będzie jak się miał ze mną porozumieć. Nie będzie miał jak zadzwonić, gdy będzie coś trzeba. Jaka jest wasza strefa komfortu? Zastanówcie się. Co jest waszą strefą komfortu? Co chcielibyście zrobić, a czego nie robicie?